W dzisiejszym odcinku zagrałem na Box PvP, ale nie z byle kim, bo z najmłodszym graczem na serwerze, którego trollowałem. I w tym odcinku działo się dużo więcej ciekawych rzeczy, więc oglądajcie do końca, a jak chcecie wygrać Lucky Blocka na boksie, oczywiście na serwerze majster.pl, napiszcie swój nick w komentarzu. No i co, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Cześć Krzysiu, poglamy na majsterze dzisiaj? Nie ja poglamy, nie, nie. Jestem trial i jajko, wiesz? Weź mi ten nick, dobra widzowie, jak widzicie, ja tutaj jestem z największym kidoskiem na majstarze na Box PvP, z takim dzieciaczkiem, w ogóle kliknij shifta, kliknij. Czemu ty masz nick Destroyer Tysia? Powiedz mi. Bo mama mi wymyśliła, wiesz? No mama, no ale zmień ten nick na Destroyer Krytymir, Krzysimir jakiś, czy coś takiego, a nie mami, Tysia. Ale wiesz, bo moja mama cię ogląda i ona... Powiedziała, że zrobił mi Destroyer Tysia. A, no bo se plenisz. Dobra, chodź na H1, co nie? Na var PvP. Umiesz pisać taką komendę? No, coś tam potrafię. Zlat mnie uczył. O, dobra, dobra. No, i ty umiesz się coś klepać? Masz jakieś koksy i tedy? Ja, mam. Dobra, to chodź. I widzę, ja się dzisiaj tak z Destroyerem Tysio pobawimy, poklepiemy się. No i na pewno będzie śmiesznie, bo Destroyer Tysia jest takim dzieciaczkiem, jak mówiłem. Ja się boję, bo ja nie zginie. Nie zginiesz, spokój. Chodź, chodź najpierw pójdź. Ej, co to za kloc? Patrz, patrz, bąbel. Patrz, chodź szybko, wiesz gdzie jest kwarc? Jestem za tobą, do ciebie jestem. O, zobacz, zabiłem, bo on był wyszyta. Serio? No, zabiłem. Brawo, kurde, a ja myślałem, że sobie nie poradzisz. Nie poradzisz, kurde. Zobaczymy, czy to jest. Masz jakiś kilo, to sobie chwilkę pokopię. Pokopię sobie? Pokopiesz? Ja ciebie lubię. Na świtach. A pan Gucia? Czyli panie sobie czekaj na śniadanie! Dobra, dobra! Mam cię zabić? Nie, proszę! Ej, widzowie, wbił się do... Ej, muruj, Tysia! Ej, widzę, wbił się do takiej 2-4! Destroy Tysia, zamuruj to w drewnie jakimś czy czymś! Usuwacz! Czaj, szybko! Proszę, muruj, proszę, cały czas muruj, proszę cię, cały czas muruj, proszę, odejdź, czekaj, proszę cię, nie daj mu, ja go zabiję, obiecuję. Dobra, widzę, my mamy jakiegoś chłopa tutaj, nawet nie wiem skąd to się wziął, przyleciał, wleciał w nas po prostu, ja go widzę, po prostu próbuję zabić, zobaczymy czy się uda, on widzę, dostaje zaraz już po totemie, widzowie jakimś, ej, on mu zaraz padną buty, on ma czerwone buty, proszę cię, kidosku, muruj to, proszę cię. Ej, żeby oni to nie rozkopali. Ja cię proszę, kidosku, mój kochany. Proszę. Dobra, widzę, ja zabijam tego chłopa. Ej, ty kidosku, robisz coś tam? Proszę! Muruj go cały czas, cały czas, cały czas, cały czas go murujesz, cały czas go murujesz. Proszę cię, cały czas ustawiaj łeby, dobra? Dobra, halo. Stawiaj, 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 stawiaj. Proszę cię. Możesz, możesz! Proszę cię! Kidosie walony! Kidosie ty! Weź stąd, odleć najlepiej. Ej, bo ja się wywalam. Kurde, jeszcze bym się wywalił. Gratulacje dla ciebie. Ej, ty jeszcze się... Zabiłem! Zabiję jeszcze... Dzięki... Zabiję cię zaraz. Ale widzę, ja zabijam zaraz tego chłopa, bo on jest jakiś... Może założysz totem mózgu kapuściany. Widzowie, jakiś Dexi tutaj przyleciał, leci sobie. Zaraz wywalam bomba klat, no i zginął. Ale weź ty się ogarnij. Co ty w ogóle robisz? Co? Proste itemki z niego masz. A ja nie chcę takiego syfu, ja to takie daję do kosza wywalam. To sobie do tyka wezmę. Co? Nie słyszę nic, no co? Do tyka sobie wezmę, wiesz? No nie, a może ja jednak chcę? A może teraz giniesz? Widzę, naprawdę, ja już dam mu trochę litości, bo zachodź na strefę Bezeletr, dam ci trochę totemów. A ja już sam nie mam totemów chyba. Masz trochę, chodź na strefę Bezeletr. No, pokaż swoje umiejętności. A ty jesteś taki słaby, to nie jest 1-8, że się spami myszką, tylko to je trzeba krytować, ja się biję jak coś. Ej, ja się tutaj zabijam z jakimś chłopem. Ej, bąbel! Ej, bo ich jest sporo, szczerze. Ja się z nim biję. Ja ci zabijam. Nie zabijaj mnie, nie, przegiąłeś pałkę. Ja ci zaraz nie powiem, co zrobię, kidosku. Weź ty się ogarnij na serio, weź ty się na serio ogarnij, bo to już nawet nie jest śmieszne. Ej, zabijam. O kurde. Bąbel, ratuj mnie, ratuj mnie.
Bigo, 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 bigo. Dora, chodź za mną, chodź za mną. Zostaw go. Chodź. Idziemy na górę, bo ja mam z tobą do pogadania na ważny temat, bo ja już się z tobą trochę znam i ostatnio doszły plotki, że ty podobno masz dziewczynę. Może coś o tym powiesz. No. Dzisiaj byłem w szkole. No. Spytałam się koleżanki, bo zrobiłam się zobaczę. Ty się spytałam, czy jest dziewczyną, nie? No. A ona powiedziała, że tak. No. A ja się spytałam, czy chcesz być moja? Ona powiedziała tak. I się tak ucieszyłem. I parę dni później mnie pocałowała prawie, ale pocałowała i mnie przytuliła i potem mnie za lączkę wzięła. A wiesz, że mnie Tysia nigdy tak nie zrobiła, Wiesz, że mimo, że jest teraz smutno, może mi złamałeś serce na pół. Dobra, nie, ja cię zostawię w spokoju, bo masz chociaż kobietę i co, powodzi ci się z nią pokornia? Gdzie się do niej przyjechała? I co wy tam razem robicie? Nie, tak ruchy... nie wiem, całujemy się za lączkę. Dobra, tam nie będę wnikał, co wy tam robicie. Drawidę, bo jest tutaj jakiś chłop kopie. Dawaj, 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 bobel. Drawidę, my się tutaj bijemy z jakimś chłopem. Co? No, nie zabijasz go, weź stój z tyłu. Ja dawam na większe bomby. Czaj, jak coś to go, wiesz, klokaj go, jak coś, jak ci powiem. Klokaj go. Nie klokaj go. Czaj, bo on ucieknie, 100% chyba. Tutaj się nie nastawiać łebu w tym mózgu kapuściany! Weź czasem pomyśl! Postawię tutaj łeby, na pewno się da! Nie bije chłopów, weź pomyśl czasem! Dobra, widzę ten kidosek, to jest na serio jakiś nieudolny, bo co ty robisz? Naprawdę! Wleciał we mnie jakiś chłop, ja się próbuję z nim pobić, zobaczę czy uda nam się go zabić, bo już tam tutaj daje mocne hity. Nie hitaj go, proszę cię! Nie hitaj go! Ja sobie go zabiję. Ty jesteś debilem! Dobry jesteś! Nie hitaj go! Patrzcie, ja zabiłem tego chłopa, a ten kidosek jeszcze widzę, jak go trochę postakował, w sensie pobił go chwilę. Cały czas łebuj! Łebuj! Proszę cię, łebuj! Cały czas łebuj! Ej, proszę cię, łebuj cały czas, kidosku, łebuj! Cały czas łebuj! Proszę cię, wszędzie łebujesz! Cały czas łeby, nie! Ty kidosie walony, weź czasem pomyśl nad twoim zachowaniem! Pipi, i oni mają naprawdę fajne itemy, jakbyśmy ich łebował mi, kidosku. Patrz to, patrzcie to, widzowie. Dobrze! Zjedz koksa, bo się wywali, zjedz koksa. Ej, mój dostaje lagi straszne. Mama mu odłączyła internet. Kurde, aż myślałem, że mamusia odłączyła internet. Ej, co ty robisz tak agresywnie? Jak ty już tam, ej, skąd ty, jak ty się, ty już nie strefujesz jak wcześniej, jak jakiś bezmózg. Ej, cały czas muruj to. Patrz, robię na kraskę, to jest dobrze. Wyjdź stąd najlepiej. No nie, bo go odmurowali, świetnie. Czekaj, Sigma Premium jakiś to jest, ja go próbuję zarąbać. Dostałem znowu po totemie niepokornym. O kurde, ja dostałem jakiegoś latka, ale żyję. Próbuj, patrz, bo się jakieś chłopy niektóre wywalają. Musisz tak wyszukać jakiegoś chłopa i go nawalać. Chodź za mną, zbudujemy jakiegoś fajnego trapa. Leć za mną. Co to jest jakieś takie ogniste chyba? No takie... bo jestem ognisty. A ty chodź jesteś? Inaczej... A budujemy trapa, dobra? Dobra, ja takie mam skin. Czaj, poza... No, fajny skin, fajny. Dobra, chodź, stań tu, bo to jest ważne, bo to jest potrzebne do trapa, co nie? Patrz, i teraz robisz tak, co nie? Pokazać ci jeszcze parę fajnych trików, nauczyć cię? No, co? No dobra, to czekaj, to jeszcze ci pokażę jeden fajny trik. Poczekaj. Czekaj, już cię uczę. Pyk. Dobra, patrz, tutaj stawiasz tak, tutaj taki jest patrz, pyk. I co teraz? Teraz tak, za te... Przepraszam, jestem twoim idolem. Ale widzisz jaki masz nick? Nie, ja nie chcę, żebyś śpiewał. Ja tego nie chcę. Rozumiesz? No, wypuść mnie. Nie wypuszczę cię. Co ja mam zrobić? A ja nie wiem, czy ja mogę, wiesz co? Nie wiem. Dobra, no to przegrałeś, to cię zabijam. Zabiłem cię!
Ale czemu ty płaczesz? Oddam ci twoich itemów. Chyba, że zmienisz ten nick. Już mnie wkurzyłeś. Bo ty się jest moją kobietą. A ty masz taki nick i się pod nią podszywasz. Rozumiesz? Dobra, chodź na H2. Chodź na H2. Gdzie jesteś? No, chodź. Chodź. Zobacz, o. Zobacz. Zobacz, kogo to itemki. Zobacz. Zobacz. Jakie fajne. Nie mogę. Nie możesz. Widzicie, widzę. Dobra, mam pomysł. Bo ja teraz nagrywam odcinek. Dobrze o tym wiesz, co nie? No wiem. No, no i jeśli widzowie zostawią 1000 lajków, to oddam trzeci temę i dam ci 100 milionów. Co ty na to? Wie, każda łapka się liczy. Proszę, dajcie łapkę, proszę. Ale wiesz, że nikt, jak tak powiesz, nie zostawi lajka, to nawet nikt nie zostawi. Musisz coś powiedzieć, coś od serca. Bo tak to jest żebranie o lajka, to jest niefajne. Będziecie higmami, jak dacie lajka. A jak nie, to krzyżymi mi nie oddaj tanków. Dobra, wiesz co? Ja kiedyś też się tak czułem, bo pewien gracz zabrał mi taki kill-off i też byłem smutny. No ale co, no ty teraz też jesteś w takiej sytuacji. Dobra widzowie, jak widzicie, ja się zmutowałem. W ogóle powiedziałem, że jak dobijecie 1000 lajków, widzowie, że to oddam mu te itemy, pomogę mu to oddać. Ja go, widzowie, zabiję. Ja go w ogóle nie chciałem tam zabić, ale on jest słaby i on pewnie wolno zakłada to temy, on jest kidoskiem małym. No jak chcecie więcej odcinków z nim, to serio, zostawcie lajka, ja mu oddam to, jak zostawicie lajki pokorne. Napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej. No i co, zostawcie suba z dzwonem, no i będzie więcej takich odcinków. No i co, elu!